Witam w kolejnej części Odminasz. Jesteśmy teraz, bo już doszedłem oczywiście na piechotę do tego miejsca. Tu już mamy no, połowę mapy prawie rozgryzione. Teraz pójdę tutaj, żeby ten teren odkryć. No i zobaczymy, co się będzie działo. Więc idziemy. O, od razu jakaś bijatyka. Żółwik na tapecie. Ładujemy wszystkim, co mamy. Bo właśnie barierę lubi żółwik rzucać. Jego ciosy są mizerne, więc tutaj będzie to dość łatwa walka. No, oczywiście mają problemy. No, czasem drugi strzał nie zada konan. Nie wiem, od czego to zależy. Sama znowu biją. No teraz trochę więcej mamy, jeśli chodzi o obronę, więc może będzie trochę łatwiej. Zobaczymy. Co tu mamy? Cobra Kells. Ok. Od razu zapisujemy, żeby nie było. O, mamy coś do wykopania. Proszę bardzo. Plus 2 sensolit. Ach, jeden sensolit. Szkoda, że nie dwa, bo już bym ten pierścień próbował urobić. No. No ale trudno. Dobra, zapiszemy, bo mamy jakiś minerał, a minerały są tutaj na wagę złota. Dobra, tutaj nie ma nic. Na razie. I tu nie ma nic. To wracamy się. I teraz kolejne drzwi sobie przepatrzymy. Cisza, spokój. No, nie ma tutaj zbyt częstych walk, ale jak są, to są, naprawdę bywają bardzo trudne. Niektóre. O, ten gość, jak go tu załatwić? Czym? Czy go w ogóle pokonamy? Nie mam zielonego pojęcia. Bo on jest bardzo mocny. Nie wiem, pozostaje, no, próbować go uspać. Może się uda go uspać. Może się uda go spintować. No, bo to jest gość bardzo mocny. No, zobaczymy. O, i głowę od razu uciął. No, nieprawdopodobne to jest. Ja cię kręcę. Ale ma ataków w turze. Counter attack. I sam stracił głowę. Dobra, uda się go uspać. Ale się bardzo szybko buduje. No, to chyba nie mamy z nim szans. To jest właśnie tak zwana próba. Walka z tym gościem. Bardzo trudny jest. Spróbujmy go może sparaliżować. No, muszę coś próbować, no bo... Dobra, wiem, że ten czar mu... O, proszę. Nie da się go sparaliżować. Leczy się. Nie, no po prostu jest jakaś paranoja. Paranoja tutaj jest. Z tym gościem walczyć. No nic, widzę, że nie jest odporny na te czary mocne. Tu spróbujmy go skarachować, może się uda. Dobra, widzę, że odpiera wszystkie ataki, zabija od razu, praktycznie. Kim jest ten jegomość, no? Przynajmniej wiemy, na co go stać, tak? Jeszcze poziom straciła. Co to jest? No niestety. Dobrze, no co zrobić? No ale to... Powiem szczerze, że nie wiem, jak z nim walczyć na razie. No dobra. Nie mam zielonego pojęcia, jak sobie z tym zawodnikiem poradzić. Bo... No, co teraz? A, no to z tymi sobie poradzimy. Aha. Misama Wave. No cudownie, czyli od razu wszystko na połowę leci. Nie, no po prostu... Dobrze, szkoda mi...
No nie wiem. No jeszcze spróbujemy. No i ten będzie się starzał mi teraz cały czas. No. Spróbujemy uspać tego z tyłu, żeby tam czasem nie próbował czegoś. Tego sparaliżować może. No, tamten mi sama łej wyrzuca. Dobra. Sparaliżować się tego wielkiego nie da. Nie no, to jest po prostu przykre, co się tutaj nam stało. Dobra, lutujemy wszystkim, co mamy, on się nie obudzi. No za wiele to się nie podleczymy. Dobra. Bombeczka. Ach, no cóż, nikt nie powiedział, że to będzie łatwo. Dobra, pozostaje tylko leczyć, no bo co zrobimy po tej walce. No, także tutaj naprawdę, tak jak już wspominałem wcześniej i tak jak powiem teraz, nie ma znaczenia, jaki byśmy mieli poziom. To i tak będziemy dostawać łupka. Z bardzo prostej przyczyny. Po prostu te czary niektóre, tak jak na przykład na połowę, albo czary, które powodują, że no niknie albo ginie ktoś od razu. To niestety tak się będzie działo. Ja teraz zapiszę, będę chyba przed każdym wejściem teraz zapisywał, bo no tak, tu walka, tylko pytanie, a dobra, nie chcę walczyć, w porządku. Czyli tutaj nie ma nic, tu pustka, po raz kolejny, jeden dzień już zdążył minąć, dobra. No tu muszę mieć trochę inne podejście do tej mapy, bo jednak jest tutaj zupełnie inaczej, dobra. Ok, jak na razie zapis. Są większe, mniejsze korytarze, widzę. Ale nic, ukrytych drzwi żadnych tutaj na razie nie ma. No, takie są te miejsca co najmniej dziwne, powiem szczerze. Jestem gdzie? Tu w środku gdzieś, tak? A. Właściwie to już... Aha, to już tu wszystko odkryłem. Teraz już wszedłem. Aha. Dobra, to teraz tutaj trzymamy się tak jakby lewej strony. No dobrze, to pójdziemy trzymając się lewej strony. Dobrze mówię? Bo w tą stronę jak pójdę, to tutaj już też nie ma nic. A tędy wszedłem. No dobra. No to idźmy prosto i trzymajmy się teraz lewej strony. O, mamy jakąś walkę w tym miejscu. Ten gość, tak? No to jego trzeba szybko załatwić, zanim on wymyśli sobie wiadomo co. Spróbujmy go uspać. Załadujmy mu z Zikalem. A tutaj dajmy mu karachę, tak na wszelki wypadek. Dobra, jest podatny na spanie. To przynajmniej dobrze wiedzieć. Ok. Poszło nieźle. No, sporo nawet doświadczenia za niego dajmy. O, Kiss of Goddess, to będziemy Konana. Konana będziemy odmładzać. Tak jest, zobaczmy ile teraz Konan ma lat. 69, tak do 60, bo trzeba by go. Duranta też trzeba, ma 524, no będzie żył, ale jest już trochę za stary. Tam jeden rok dla niego to jest jak nic, no. Ok, trzymajmy się lewej strony. Dobrze. Tutaj co jest? Zobaczmy, gdzie jesteśmy. Aha, tędy żeśmy. No dobrze, to trzymajmy się cały czas lewej strony i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Na razie pustka. Może przed kolejnymi drzwiami zapiszę, bo
Nie chcę się cofać znowu. Dobra, na razie. O, walka jakaś. Ten gość, tak? O kurczę, pierwszy. Tylko nie rzucaj mi samy mi tutaj. Dobra, nie rzucił mi samy. Więc mamy szansę mu. Go tu uśpimy. Tak, też z kalkiem go delikatnym pojedziemy. Dobra, zaliczył. Counter-attack ma skubaniec. Ale nie na wszystko counter-attack zadziała. No i bardzo dobrze. Z takimi jeszcze mogę walczyć, ale z tymi, powiedzmy, nie wiem, półbogami, to raczej jest bardzo ciężko. Właściwie na razie mnie cały czas tamten pokonuje. Okej, okay. Idźmy dalej. O, teraz mamy tu albo tu. Ale jak się trzymam lewej strony, to... O, się trzymam lewej strony. Okej. Okay. Dobra, na razie zobaczmy, czy... Może tutaj by było warto wejść, żeby się potem nie wracać. Dobra. Może przed tymi drzwiami zapiszę. Pustka, nie ma w tym nic. Uhu, a dobra, nie chcę walczyć. Zobaczmy, gdzie to jesteśmy. A takie rzeczy. Dobra, idziemy na lewo, na lewo. Okej. Ale tu jest drzwi. Puste, puste pokoje. Okej. Dobrze. Jeszcze raz tutaj zobaczmy, gdzie jesteśmy. Aha, dobra, pójdźmy na tą. O, wyjście do góry? A to ciekawe. To wyjdziemy. Gdzie to nas tutaj wyniosło? A, kolejny poziom. Rozumiem. Dobra. Tu schodzimy. No tak, bo ja sobie zapomniałem, że tutaj są wyjścia do góry. Ale to mnie bardziej interesuje. Co mnie bardziej interesuje? Czy windy gdzieś tu jakieś są, tak? Bo tu pewnie są windy. O kurka, ale jest tutaj. No nic, zobaczmy tu. O, to bożyszcze. Dobra, no to tradycyjnie. Zobaczmy, czy da się go uśpić. Dajmy tutaj. Spróbujmy go skarachować. Dobra, udało się go uspać. Skarachować się nie udało, ale teraz mamy szansę, żeby go pokonać. Lutujcie mocno, lutujcie mocno. Dobra. Jak na razie nie jest najgorzej. Nie obudził się. Polutujemy wszystkim, co mamy. Dobra, padł. Okej, no to mi się udało, muszę przyznać. Okej, bo on potrafi nawet 800 obrażeń zabić. O, o, dobra, otwieramy Konana. Dobra, obniżamy mu lata. Okej, to ładnie mi się tutaj udało tą walkę. Jejku, ja się tu gubię już. A to tu byłem. A nie, to muszę się wrócić. Tak, iść w te drzwi, dobra. Ale tu jest labirynt. Niech to. No i tu walka? Nie chcą walczyć, prawda? Dobra, zapisuję, bo... Okej, okay, trzymamy się lewej strony. Jak już poszedłem na tą lewą stronę, to już potrzymam się tej lewej strony i... Jak będą jakieś drzwi, to będziemy wchodzić najwyżej. Dobra.
stamtąd chyba przyszedłem. Aha. Teraz w te drzwi wejdę. Będzie walka? Nie ma. No i bardzo dobrze, że nie ma. Okej. Tu. Tu walka jakaś, tak? Żółwik. O, lutujemy wszystkim, co mamy. Co on robi? A. No, troszkę niefajnie zadziałał. No najgorzej, jak oni pierwsi atakują, no to wtedy właśnie takie dziwne czary potrafią rzucić. Treasure chest. Dobra. No to musimy tutaj wziąć. Realizujmy na wszystkich. Żeby chociaż troszeczkę. Tych bysiorów też trzeba tutaj trochę. A tutaj trochę tych mniejszych, tak? Jak się szybko. Czary leczące wyczerpują. No dobra, potem nie będzie tych czarów leczących. W prawo teraz mam iść. Trzymamy się tej lewej strony, no. To tu są jakieś drzwi. Dobra, może tutaj dokończmy właśnie ten temat. I jak to wygląda tu, tak? Dobra. Tu. Ej, jakoś wiedziałem, że będzie walka. Dobra, żółwik to... Żółwik to jeszcze. Jak my atakujemy jako pierwsi, no to mamy szansę sobie z tym lepiej poradzić. Okej. Cobra Curse. Zapisujemy wszystko, zapisujemy. O! Proszę. Thistle of Flower. Już zapisujemy. Teraz to ja się nie szczypię, zapisuję to chwilami. Dobrze, tutaj byśmy mieli chyba ten teren z głowy i zepsuliśmy mapkę. A tu jeszcze. To zaraz ją naprawimy. Dobra, idziemy tu, wychodzimy. Znowu zepsułem, ale to normalnie psuj ze mnie z tymi mapami, no. Dobra. Tu są drzwi, a wchodzimy. Nie chcą walczyć, bardzo dobrze. Tu wchodzimy, też pustka. Dobra, chyba warto w te drzwi wchodzić. To jest jakiś taki... O! Okej. Okay. Tutaj zaliczyć, że już tu byliśmy. Dobra. Nie można otworzyć mapy. To naprawimy znowu. Aha. Nie, może teraz prawą stroną bym poszedł. No, zobaczmy. Dobra, pójdźmy teraz tu. Zapiszę. Jakoś pomału się te... To wszystko chyba przejdzie. Co? O, ten! Ten też jest bardzo ciężki do pokonania. No to spróbujmy go usypiać. Załadujmy mu kolejnym kompletnym zikaladem. Spróbujmy go sparaliżować. No, bije trochę. No i odparł atak. Odpiera jak na razie. Coś się mu stało. Confused. Jest zamotany. Się leczy mocno. Ale się też wyleczył z, konfuzji. Dajmy mocniejszą Ramisamę. Może akurat go... Tą dajmy mi same, a tutaj dajmy... Dobra,
Confusing, bo widzę, że chyba na Confusing jest słabe. Dobra, śpi. Dobra, skonfuzjowany. Teraz może będzie szansa, żeby go załatwić. Skurczybyk, no normalnie się szybko wybudza. No. Jak tak pójdzie, to my go nie pokonamy za bardzo. Jeśli... Dajmy halobuti, żeby mu AC zlikwidować. Piorunem, a tutaj spróbujmy go zauroczyć. Może się uda zauroczyć. Coś zepsuł Samowi. Kurczę mać. Ale jest mocarz. Dobra, padł. Ale mocarz. Dobra, ale załatwiliśmy. Poison Needles. Dobra. No teraz muszę... trochę... Tu już nie mamy czym leczyć za bardzo. Ale mamy... Co to jest? HP... Tak, mamy to. To więc go trochę podleczmy. No reszta może wytrzyma. Zobaczymy. Zapiszmy. Ale już mniej więcej wiemy, co go łechta. Problem w tym, że jest mocny. Dobra, nie chcę walczyć. Nie wiem, czy ja zapisałem sobie na wszelki wypadek. Zapiszę sobie przed wejściem te drzwi. Dobra, pustka. I gdzie tu? I tu można iść, tak? Zobaczmy tu najpierw. Pustka i teraz tu. Ta pani i tamte. To tą panią trzeba szybko zlikwidować. Tam dajmy, próbujmy uśpić to towarzystwo. Zarzućmy enterognistą. I spróbujmy może sparaliżować. Zobaczymy. Nasza enterognista poszła. Dobra, paraliż. Widzę, że jedną załatwił. Ładować tą Walkirię, bo ona jest nieprzyjemna. Dobra, następna z głowy. Dobra. Uśpione. Teraz jest tak naprawdę... Tamta jest zamotana, ale tutaj mamy... Dobra, oddech. Może się uda. Spróbujmy tą uspać. A tutaj damy rabaladem. Polećmy. Skarachować spróbujmy. Dobra, śpi. Lutować tą. Dobra, ta już jest z głowy. Okej, okay, confused. I zatłuczone, bo... Dobra, lutujemy teraz wszystkim, co mamy. Ta się nie obudziła już. Dobra, nawet poszło fajnie. Sporo doświadczenia. Cleric Blaster. Zapisujemy. Zobaczmy jak to... Aha, dobra, to idźmy tutaj dalej. Jej. Co? Tutaj chyba już byliśmy. Tak, no to idźmy teraz ten. To teraz może system na prawo, a niech leci. I tak musimy to odkryć wszystko i tak musimy to wszystko odkryć. Tak, tu nie byliśmy, tu. Nie ma nic. A nie było tu nikogo. Nie wiem, czy nie uciekamy stąd. Nie wiem, czy nie uciekać, bo jest tamten wielki. Dobra. Spróbujmy tamtą z tyłu jakoś
Może się uda już paraliżować, zobaczmy. Żołnierze okrągłego stołu. Odpiera ta z tyłu wszystkie ataki jak na razie. Ma walkę na odległość, widzę. Oho. Dobra. Ta mocniejsza ma troszeczkę. Dobra, śpi. Counterattack, no. Okej, tamtej nie ma. No i teraz ciekawe, co będzie z tym z tyłu. Też tych trzeba z przodu, dobra. Enter Ognista. Dwa razy. I tamtego zamotać. Dobra, Confused. Jak skonfuzjowany, to może... No ale to w nas, no mi sama Wave. No niby skonfuzjowany, ale jednak zrobił swoje, no. No i ten się już teraz obudził. Tyle podleczył się. A teraz ja będę miał problem. Usypiaj, normalnie zikalacz, bio. Spróbujmy go oczarować, może. Kurczę, załatwił, no. Może go załatwimy zanim... Dobra, udało się go szczarmingować. Aj, załatwiliśmy go, ale niestety sam wyzionął ducha. Okej, okay, kto egzaminuje? Poison Needles? Spróbuj. Cobra Curse. Ktoś sparaliżowany. Okej, okay, dobra. Tak. Spells. Tutaj damy sama Ice. Dobra, i Rally Resetusa. Okej, okay, i musimy ich trochę podleczyć. Dobra, jeszcze jedna Rally Fame'a została. Dawaj. Nie mamy już za bardzo leczących czarów. O, no pokonaliśmy to, ale jest coraz trudniej po prostu. Coraz trudniej jest, no co tu dużo mówić. Dobra, trzymajmy się tej prawej strony. Gdzieś może winda będzie. Tak. No. Okej. Okay. Żebym czasem nie wrócił do miejsca, gdzie już byłem. A, to tu już tyle w tym miejscu. Tu już wszystko mamy. To teraz tu musimy iść, tak? Czyli co? W te drzwi, czyli w lewej strony się trzeba trzymać, tak? I sobie tutaj do tej ściany się przyłożymy, czyli na prawo. Trzymajmy się lewej strony. Tak. Wlazłem w pustkę. I tu jakaś walka, kto? Ten, tak? Jak myśmy go pokonywali? Chyba się go dało uspać. Co jeszcze tutaj żeśmy mu robili? Nie wiem, pin to mu załadujemy, może, zobaczymy.
O kurczę, no właśnie, on ma ten strasznie mocny czar. Pierwszy zaatakował, no i widać co się stało, nie? Za specjalnie to on wytrzymały nie jest, tylko problem jest w tym, że załatwił nam jednego gościa, no. Ale dobrze, że tego można wskrzeszać jeszcze sporo razy. No dobra. Padł, dobra. No właśnie, ten gość jest... Dobra, Cleric Blaster. Już idzie do alchemii, tak? Spróbujmy, czy mamy coś do identyfikacji. O, jakie rzeczy są. Magic Herb, Life Ankh, Space Fragment. O, Zero Flute jakiś. Unicorn Horn. No są pewne rzeczy, nie? Zobaczmy tutaj na przedmioty. Sensoric Magic Herb Life Ankh. A, Cerbelum ma zepsute. O, właśnie temu wykorzystamy ten Life Ankh. To zobaczymy. Tak. Vitality Gainy, dobrze. Dobra, i od razu musimy zastosować Pandeku. Dobra. Może być. No, zobaczmy co, gdzie to jesteśmy. No dobrze, idziemy. To no niestety tej walki nie dało się uniknąć. Teraz tu. I teraz musimy, no nie wiem, prawej strony się trzymać. Tu jest jakiś taki, nie wiem, mały... Będzie tu jakieś wejście do tego? Nie ma. Nie ma, zobaczmy na mapę. Tea, to tędy idziemy. Idziemy. I zobaczymy. Co będzie głębiej. Z czym będziemy musieli się teraz zmierzyć. Też wiemy co, na co możemy się natknąć na tym poziomie. Aha, tu jest wszystko nowe. Dobra, idziemy na prawo tym razem. Ok, pusto. Dobra. To tu już zaliczę sobie to. Zobaczmy, gdzie jestem. Wszystko nowe. Zapis przed drzwiami, bo... Ok, jak na razie cisza, spokój. Ok, nie ma tu nic. To jest tak, na razie cisza, spokój, a potem, prawda, jak zaczną wyłazić, to po prostu się nie pozbieram. O nie, tutaj są jakieś takie też cyple niezbadane. Będę musiał tam pójść, żeby te miejsca tutaj w nie wejść przynajmniej. To co, jak to muszę? Wrócę się na razie tam. Żeby te miejsca już mieć z głowy takie, tak? Dobrze idę? Nie, bo tędy nie wyjdę, ja muszę tędy przejść. Kawał drogi trochę. Dobra, na razie tu nie wchodzę. Kurczę, naprawdę gubię się, gdzie tutaj mam. Dobra, tędy. Niby nie jest to taki labirynt trudny, prawda, niby coś, ale muszę często. Tu jeszcze jest w tą stronę, trzeba iść jeszcze. Dobra, tu sobie zapiszę przed wejściem w to. Tutaj nie można już diamentę stosować, więc to trzeba to jakoś... No właśnie. Tutaj nie miałem nic. O właśnie, teraz już jesteśmy chyba... No właśnie. Dobra, i teraz sobie możemy na spokojnie tutaj pójść. Może pójdziemy na tą stronę. Dobra, idziemy. Chyba tędy. Prosto i trzymać się lewej strony. Tak? Dobra. Niech będzie.
przed wejściem w te drzwi. Zapis. O! Tajemniczy kwadrat jaśnieje na podłodze i słyszysz głosy w twojej głowie. To jest pieczęć Boga. Wróć. Nie możesz tak jakby zbliżyć się do tego kwadratu. Jakaś bariera została tutaj utworzona. Jaj, to jest, no jakby co, to mamy wszystkie tablety, nie? Chyba, że nie o tablet tu chodzi, że coś innego trzeba tu zrobić. Pieczęć Boża. Czyli zaczyna się tutaj jakaś, prawda, ten. Tajemnica, może jakieś zadanie się pewnie zrobiło. I kiedyś tutaj trzeba będzie pewnie wrócić też. Dobra, tu już mamy tą część z głowy. Dobra, gdzie ja jestem? O, aż tu poszedłem? W tym momencie? No nie, to wrócę się, bo trzeba by tu pójść. Czyli trzymam się lewej strony cały czas w tym momencie. Na razie się wrócę. Tak, wiem, zepsułem mapę. Okej. Dobra, chyba tutaj, tak? Aha, nie mogę otworzyć. Dobra. Lecimy z tym. Zapiszę, bo nie wiem, co tam może być. No i co mamy? Ściana. Nic więcej. Tyle? Dobra. Dobra, to idziemy tam. Zostało nam tylko tutaj do rozgryzienia ten temat. Okay. Gdzie tutaj idziemy? Gdzie tu idziemy? Tu. Czyli trzymajmy się tym razem prawej strony. Dobra. Labirynt. Dobra, w te drzwi. Trzeba wejść. Wchodzimy. Pusto. Nic się tu nie dzieje. Ok. Tu albo tu. Prosto albo... Dobra, pójdziemy tu. Tym korytarzem. Gdzie to żeśmy wyleźli? Wszystko nowe miejsce. Dobra. Teraz chyba tu. Na prosto. To idziemy. Trzymam się tak jakby lewej strony w tym momencie. Tu jakieś drzwi, może zapiszę. Oj, walka. Znowu ten gość. Kurczę, żeby on pierwszy tylko, żeby tylko pierwszy nie uderzał. Wiem, że jest nieodporny na spanie. Nie wiem, jak z paraliżem u niego jest, ale zobaczymy, czy confusing na niego działa. O kurczę. Oparł się. Będzie boleć. No, mówiłem, że będzie boleć. Counterattack, proszę. O. No niesamowity ma ten miecz, no. Taki miecz, jakbym miał ja osobiście, to by było super, no. O. O, dużo się nie leczy, ale... Oj, dobra. Może ta go uśpi, tak? Dobra, to atakiem go. Zaraz. Dziura to musi wskrzesić kogoś, tak? Tutaj spróbujmy go uspać. Ta będzie mocniejsza. No i kurczę, normalnie się oparł. Daj mu radę, załadź go. No niestety. No wariat, no. Nie damy mu rady. Nie tym razem. Nie udało się go uspać. Nie udało się go. Niestety nic mu zrobić. Dobra. I spróbujmy uciec. No i musimy odczytać stan gry. No, no nie wyszło tym razem.
strasznie mocny, ma ten 200 godzin gry, ja cię kręcę. Dobra, gdzie to jestem? Się pogubiłem. A w te drzwi wlazłem i tu mnie załatwił, tak? Dobra, to wchodzimy. Będzie walka, tylko... A teraz nie chcę walczyć. Bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Wszystkim nam wyjdzie to na dobre. Okej, okay, teraz tą stronę, czyli trzymamy teraz tu przed tymi drzwiami, to wolę zapisać. Aha, teraz z kim? Żółwik. No to żółwik, cyk. Wszystkim co mamy, barierka. Barierka nam nie zrobi krzywdy. Bo my tu fizycznie teraz będziemy lutować. Ciekawe czy taką broń jakby mi się udało zdobyć. Jak ma ten właśnie gość, to by było coś wspaniałego. Chyba, że uda się ją wykraść. Właśnie przez sam ma możliwość wykradania. Trzeba by spróbować to następnym razem, jak sobie nie zapomnę oczywiście. Mogę sobie czasem zapomnieć. Dobra. Magic Drain. Okej. Okay. Tu jest pustka. Stąd przyszliśmy. I co? Gdzieś się tutaj zapętlam już, tak? A jeszcze mamy tutaj możliwość sprawdzenia, co jest. No to trzeba to sprawdzić. Tak? Dobrze idę? Dobrze idę. Tylko zepsułem mapę. Szybko się tu psuje różne rzeczy. Co tu mamy? Aha. Dobra. Jeśli my pierwsi będziemy atakować, to mamy szansę to przetrwać. Teraz spróbujmy go uspać i tamtego z tyłu. No właśnie, ale to on musi pierścić. No szkurka. I wszystko na połowę, no. Bardzo niedobrze. No dobra, no ale co z tego, jak ten nasz już tutaj praktycznie załatwił całkowicie, no. No to... chyt poniżej pasa się tutaj stał, no. Nie mam już rally fame. Poison Needles. Już do alchemii wszystko idzie. Po prostu ciężka sprawa. Znowu mamy tego. Ok. Skill Equipment Removal. O to weźmiemy właśnie. Musimy, chyba że go zabiję wcześniej, ale mam nadzieję, że nie. Nie, tutaj musimy go próbować uspać po prostu. No, dawaj dwa razy nawet. A tutaj go skarachować i może, jeśli my pierwsi będziemy, no to mamy szansę, że uda się. Odparł atak. Equipment removal, nie wiem czy zadziałało, czy nie. Trudno powiedzieć. Siebie tuczę. Czegoś nas tak odwrócił głupio, no. Dobra. Jeszcze raz go spróbujmy uspać. Nie wiem, czy on jest w jakim stanie, ale... chyba nie śpi. Tylko jest zamotany. To nie mam. Mogę jakby co to bronić. Kogo mogę obronić? Duranta. Otwiera wszystko. No i co? O, wyleczył nas. O, to pięknie. A dziękuję ci za to. To szkoda, że nas jeszcze nie odwrócisz. No. Już się
Już się tutaj tego. Dobra, dajmy. Z czym go tu możemy? Dobra, dajmy mu tu robuti. Tu spróbujmy go jeszcze usypiać na potęgę. A, tym mogę bronić tylko. No, dobra, to dawaj Duranta obronimy. Bo nas odwrócił niepotrzebnie i... No i... A, dobra, pokonaliśmy go. Tyle, że przez. A co mam? No tak, dobra. Obojętnie kto otworzy. Dobra. Czyli chyba usunąłem mu broń, bo mi nikogo nie zabił. Udało się usunąć jego broń. Tak mi się wydaje, więc warto o tym wiedzieć. Dobra. Charakter, status. Tu, pandeku. Okej, okay, i co, tyle? Cała mapa rozgryziona. To tutaj winda nie działa, nie ma tu windy. A to niedobrze, to muszę na piechotę iść do tego miejsca niestety. Okej, okay, jak tutaj iść teraz? Tu... Aż do końca... którędy potem? Tu. Aha, dobra, na razie idziemy tak mniej więcej do tego miejsca. Nie ma co się zastanawiać. Nie wiem, czy ja zapisałem. W taki wypadek zapiszę, bo walki z tymi dziadkami są naprawdę nieprzyjemne. I idziemy na poziom... O, proszę bardzo, bardzo ładnie. Idziemy dalej. O, jeszcze jeden, proszę bardzo, chociaż wolałbym wykupywać minerały, no ale dobre. Chyba teraz tędy. Teraz zobaczmy na mapie, jak dalej iść. To uczy trzymać się prawej strony. Prawej strony. Kurka, ale to jest... A nie, zaraz tu. Pójdziemy tu. Tu. I tędy. Żeby tutaj dojść. Dobra, to... Czyli teraz muszę iść na lewo i trzymać się chwilę prawej strony. I potem w te drzwi tutaj wejść. Dobra. Jakoś to będzie. Tak. Tu. Teraz tu. Tu. Walka? Na szczęście nie chcę walczyć, dobrze. Dobra. Zapiszmy. Zobaczmy, gdzie teraz jesteśmy. Tutaj, w tym miejscu. Dobra, teraz pójdziemy tu, wejdziemy w te drzwi na prawo i potem w tym miejscu na lewo i trzymać się prawej strony bez wchodzenia w jakikolwiek... Dobra. I tu walka znowu? Teraz walki to znowu ten jegomość. Dobra. Nie. Equipment removal. Tak. Tak musimy zrobić. Teraz damy mu. Co mu tutaj damy? Silencing. To silencing tutaj na niewiele się zda. Robuti. Enemy trzeba 7. Obniżymy mu. Tutaj go... Spróbujmy uspać, a tu mamy czar, który powoduje, że charming, zaraz. Charming, rises money of all alias, it is abilities, zaraz, mam taki czar, który jest Univa Code, confusing, frequency, Laskorek, no nie wiem.
Removing him or her from the enemy's attacks, correct. No nie, myślałem, że mam coś tutaj takiego, ale chyba nie mam. No dobra. Może się uda go pokonać, zanim on cokolwiek głupiego zrobi. Ach, kurczę, otwiera. Hej, nie udało się mu broni zabrać. Ach, kurczę, ale ma cios. No. Może go teraz załatwimy. No nie, spróbujmy go spintować, może się uda, no. Chyba, że wcześniej go załatwimy, ale twardy jest. Dobra, udało się go załatwić. No jakoś żeśmy to przeżyli. Reset chest, dobra. Okej. Tutaj zawsze chyba w tym miejscu jest walka. Teraz z tego co wiem, to na lewo miało być i chyba tu, nie? Chyba tu. Tak jest. Wychodzimy na kolejny poziom. Co będzie na tym poziomie? Nie wiem. Sam Bóg raczy wiedzieć. Więc no co, eksplorujemy. Więc idziemy, zobaczymy co tu się będzie działo. O, jak na razie jakieś zioła zbieramy z tego niegościnnego miejsca. Teraz tu się trzymajmy prawej strony. Co nas teraz będzie atakować? Na razie ten jegomość. Dobra, a tu już nie możemy go tego zikalem. Mamy jeszcze coś do usypiania? Mam. No dobra, zobaczymy. Dobra, jego się da usypiać, to najlepiej to robić, bo on ma ten Misama Wave, a to niestety jest bardzo nieprzyjemne. Bardzo nieprzyjemna rzecz. Poison gas. Dobra. Ok, idziemy dalej. Dobra, trzymamy się prawej strony, na razie nawet na mapę. Znowu to świniowatość. Co tutaj temu? Dobra, Zikalat. I wiem, że jego da się dobrze karachować. No, zobaczymy jak to wyjdzie. A jak na razie nam przyłożył, to całkiem nieźle. Counter Attack jeszcze potrafi zrobić. Zepsuć coś potrafi. No, Conan już prawie jest. Tak, ale on się zaraz, no właśnie. Na niewiele się to trochę zdaje. Gdyby nie te jego counter ataki. Dobra, weźmy go tutaj. Robuti. Halo Buti. A tutaj co damy? Skorek. Dobra. Rice Speed. No jeszcze nas nie zabił, ale. I counter attack. No Conan prawie nie żyje. Potrafiajcie sobie w niego chociaż na. Już nie mamy żadnych tych do leczenia. To bardzo niedobrze. No nic, teraz musimy mocne czary śmiertelne robić. Może się go uda sparaliżować chociaż. No, wiedziałem, że ktoś zginie wreszcie. Ale dostał. Okej. Jakoś jest. O, Kiss of Goddess. Dobrze. Okej.
Otwieraj. Rok młodszy. Dobrze, teraz musimy... Rezefus, tak? Dobrze, i teraz jeszcze tutaj musimy... Firet. Tak, dobra. Okej. Ciężko było, ale daliśmy temu radę. Idźmy dalej. Idźmy dalej. O, coś mamy do wykopania bardzo. A, muszę pandeku wykorzystać, bo coś się zepsuło. Temu, dobra. Tak, już też mi się czary naprawcze kończą. Dobrze, idziemy. No, różne są tutaj. O, coś się gdzieś przymotałem. Dobra, jak to wygląda na mapie? Okej, okay, chyba wiem, co trzeba zrobić, jednak musimy w te miejsca sobie tutaj powchodzić. Z tego względu, że później nie mam zamiaru się tu wracać. Jak już, tak? Dobra, wchodzimy i zobaczymy, co się będzie działo. Ja wiedziałem, że jakieś walka będzie. A tych to może sobie tutaj damy radę im. Dajmy rami same. Tak. Zobaczmy Maglasem. No i zobaczmy, może akurat tu nie będzie tak jakoś drastycznie. No. Dwóch się nie dało zaskoczyć. Dobra, jeden padł. Szkoda, że ten, który zasnął, to padł, bo... Ale ta gra taka troszkę pokrętna jest. Dobra, lutujemy teraz wszystkim, co mamy. Już powinien popłynąć wnet. No właśnie. Okej. O, Ghost Swarm. Udało się. No dobrze. Tu już mamy tą część z głowy. Teraz tu pustka. Nic się nie dzieje. Ok. Idziemy dalej. Co to będzie? Ja tu na wszelki wypadek wolę zapisać na gry. Przed wejściem w te drzwi. Pustka, nie ma nic. Ale przynajmniej tutaj mamy to rozeznane. Zobaczmy, jak to wygląda na mapie. Aha, czyli generalnie tu wejście, tu wejście, tu. Tą część mamy rozkminioną, idziemy dalej. No dobra. Jeden dzień już minął. Tak, tu jakieś drzwi. Pustka, dobra. Coś tutaj się zaczyna. Jakieś takie miejsce. Okej. Okay. Pewnie będzie to walka, albo winda, nie wiem, zapiszę i wejdę. Wiedziałem, że to będzie bijatyka. Co my tu mamy? A, wzmocnione mimiki. Goro. Więc te mimiki wzmocnione to nie są przyjemni. Więc co tu musimy zrobić? No dobra, spróbujmy to uspać. Spróbujmy dać Enterok Mistę, żeby tamtego zahaczyć. Dobra. A może tak zrobimy, zobaczymy. Już nam Packera zapruli. Złote skrzynie, tak? One tak na złote wyglądają. No mają moc uderzenia z kubańcy. Dobra. O, Goro, głowa mu spadła, to też żeśmy załatwili.
Taker się wyleczył, ale... Dobra, spell. No tak musimy teraz dawać, bo musimy go usypiać. Dajmy go tutaj z Kalem, polećmy. Dobra. Dobra, zasnął. No walczymy już wszystkim, co mamy, nie? No bo to co zrobić? A już za dużo nie mamy. Okej. Poison gas. Dobra, teraz weźmy sobie... Musimy wyleczyć. O, to już nie mam tylko to, tak? Ale musimy to zrobić. Dobra. Dobrze, jak to wygląda? Czyli tutaj była taka... Gniazdo takie, tak? Nie będzie, że gniazdo. To kolejne gniazdo chyba widzę. Ja... To co, wchodzimy. Zapiszę przed wejściem w to, bo to na pewno będzie jakaś... Walka. Kto? Nie! Tylko nie ten koleś. Jeszcze... No! Zostaw mi! No, najważniejszego żeś mi zatukł, no. Kto to jest? Skillwink jakiś, tak się nazywa. No to co ja mogę mu zrobić teraz? Jedynie to poeksperymentować, co ja mogę z nim zrobić, nie? Obronić mogę tylko Hildę. A tutaj damy co? Zaatakujemy, a tu spróbujmy Equipment Removal mu zrobić. No zobaczymy, czy się uda coś takiego tutaj zrobić. No właśnie. Failed. A teraz, żeś odwrócił, jak już prawie nie żyjemy. Nie wiem, jak go pokonać, po prostu nie mam pojęcia. I tak już koniec. Jeszcze poziomy zabiera. Ej. Ej. Dobra. Dobrze, że zapisałem sobie. Nie mam pojęcia, jak go pokonać. No dobra, spróbujmy. Może teraz będzie kto inny? A teraz to coś. Jednorożec lwiowy. Nie wiem, co się możemy po nim spodziewać. A spróbujmy go uspać. A co? Zobaczmy, jak na niego Zikal działa. Może. No i dość mocne ma uderzenie, ale no zobaczmy. Usypianie na niego nie za bardzo działa. Broń fizyczna na niego działa jak najbardziej. Nie rzuca czarów, więc powodujemy wszystkim, co mamy i może go załatwimy. Twardy jest chyba nieco, ale padł. Dobra. Magic Drain. Dobra. Ja tu sprawdzę, czy... O nie, Honey Restorer. Nie przewidziałem tego, że Honey Restorer żem sobie usunął. To będziemy musieli wracać na piechotę. Jakby co? Do miasta? To niedobrze. To niedobrze. Dobra, tutaj mamy coś takiego. Zapiszę. Okej. Dobra, no jakoś ten teren się tutaj... Jakaś walka. Jej, znowu te... dobra, to już ładujemy, trzymamy.
Dobra. Kurczę, lepiej ściąłem. A tamten jeszcze posiada mi same? A to tego się nie spodziewałem. Oto kurczę zawodnik, no. Nie. To musimy dać... Aha, to w tym momencie nie działa. Ale może uda się go zabić sam. Może. Zikaladem go. Odparł. Odparł ten atak. Właśnie to jest to, że on się jeszcze skubanic leczy. Co to jest? Robukand. Dobra, dajmy Robukanda temu. Tu dajmy Halobuki. No tak. Aha, to już teraz chyba trzeba uciekać. Nie damy rady po prostu. Uciekać. Albo nas wybije wszystkich. No niestety, nie poszła ta walka. Dobra. Zobaczmy, gdzie jesteśmy tutaj na tej mapie. Jeszcze zepsułem mapę. Dobrze. To może... odczytajmy, tak? No bo niestety... jak zwykle nas załatwili. Dobra, zobaczmy, gdzie jesteśmy. A, nie to. To. Tutaj jesteśmy, tak? Czyli tutaj była walka, która się skończyła tragicznie. Więc co zrobić? No, możemy jeszcze pójść dalej, jeszcze popróbować. Może teraz będzie inna walka? Nie, nie chcę walczyć. No i bardzo dobrze. Dla mnie to nawet lepiej. Tak, bo przynajmniej pożyję jeszcze chwilę i wyeksplorujemy trochę więcej miejsca. Okej, co tu mamy? Jakieś drzwi? Mamy jakieś drzwi. Dobra, przed tymi drzwiami się zapiszę. I wejdę. Tak jak myślałem, będzie walka. Szkoda, że z tym gościem. Ale to nic. Spróbujmy go mocno sponiewierać szybko. Dajmy tutaj mu karachę. Dobra. To jak jest zamotany chwilowo, to mamy szansę mu skopać gitarę, zanim się zorientuje, co się z nim dzieje. O kurcze, jak zwykle zepsuł coś samowi. Okej, okay, podleczył się. Niestety on się leczy całkiem konkretnie. Dobra, tutaj już nie mam takiego czaru. Więc co tutaj mogę mu zrobić? Spróbować go zamienić w kamień. Jeszcze tego nie próbowałem właśnie. I tutaj oczywiście karacha na niego. Aj, załatwił mi sama znowu, no. Kamień się go zamienić za bardzo nie da, ale mi normalnie zaskoczył.
to mu wiele nie zrobiliśmy, bo on się podleczy po 300, więc tak naprawdę już chyba nie mamy szans go pokonać. Chyba, że będziemy czary ofensywne na niego stosować. Dobra, dajmy tutaj mu Azenonadarem go pojedźmy, zobaczymy jak na niego zadziała Azenonadar. Padniesz ty wreszcie? No. Dobra. Okej. Hacker, to Spellblaster, Petrified. Kogoś spetryfikowało. Duranta! Akurat jego. Cześć, jak jest spetryfikowany, to... To tylko Tucker go może wyratować. Zobaczmy. Items. Magic, Herpen, Sensolid. Coś trzeba by było wyrzucić. A, mamy Revival Tonic. Już. Dobra. Super. To teraz się zrobiło naprawdę kapitalnie. Dobra. Weźmy tutaj jeszcze... Dobra, handover. No... Wow, ale ma popsutych rzeczy. Tutaj... Items... Nie, skills treatment. Jakieś jest w kamień, to muszę dać Mahi Oil, tak? Mahi Oil. Nie, Stone Softer, tak? Repair, dobra. Items. Już. Tak. Teraz. No, niestety wyszło jak wyszło. Spells damy tutaj oczywiście. Nie damy rady tego zrobić. Dobra. Nie wiem, czy tutaj akurat spells mamy tutaj Miracle, teraz nie zastosujemy. Nie mamy tego Honey Restorera. To byśmy się przenieśli już do miasta, bo i tak musimy. Dobrze. To myślę, że w takim układzie... Dobra, ja tutaj zapiszę na razie stan gry. Zobaczmy, gdzie to jesteśmy. Jesteśmy w tym miejscu. Więc siłą rzeczy muszę wrócić do miasta na piechotę. Więc będzie droga pewnie trudna, ciężka i zamotana. Więc zakończę na tym ten odcinek, więc do usłyszenia w następnym. Pozdrawiam.